No ja przyszedłem do parasola 1 sierpnia, przedtem będąc w konspiracji od 1939 roku, ale ponieważ zostałem przerzucony z Pragi tutaj na Wolę i tu na Wolę mieliśmy pierwszy wypad, jaki nam zorganizowano, to zdobycie szpitala na Czystym. To był trzeci obwód Armii Krajowej Waligury, tutaj dowódcy obwodu trzeciego. I myśmy zostali rozproszeni przez Niemców, bo oni byli przygotowani jednak. No i wróciliśmy z powrotem na leże nasze, na Karolkową do szkoły i stamtąd w kierunku cmentarzy. I tam po raz pierwszy spotkałem się z dowódcą pierwszej kompanii, z niejakim Kopciem, Stanisław Jastrzębski, który mnie skierował dalej. Skierował mnie na teren tych domów starców, na Karolkową ulicę i tam zostałem przydzielony do plutonu tak zwanego szturmowego sierżanta podchorążego Gryfa. I od tego momentu byłem tu i później tu, i później tu. Od tego momentu byłem w pierwszej kompanii, w pierwszym plutonie szturmowym batalionu Parasol. I przeszedłem cały szlak bojowy, aż na Czerniaków, później przepłynąłem Wisłę. Byłem w drugiej armii, pomimo tego, że to było wszystko ochotniczo, przymusowo. Przeszedłem szlak do Berlina i wróciłem, zostałem aresztowany. Byłem poddany karze śmierci, tak, siedziałem w więzieniach. Tak się utarło, że to jest jakieś nadzwyczajne bohaterstwo ten pałacyk Michlera. Ta obrona. Tak Gryf o tym mówi, bo ja... Dobrze, ja wiem, kto mówi, bo to jest mój dowódca i ja z nim się od momentu powstania do dzisiejszego dnia kontaktowałem, kiedy on był za granicą. To, takich zdarzeń w czasie powstania było wiele, lecz nie wszyscy potrafią wyeksponować, powiedzmy sobie, zdarzenie i połączyć je w historię, która została udokumentowana, opisana i stała się w tej chwili taką dosyć popularną rzeczą. Jest to rzeczywiście przypadek wyjątkowy, ponieważ tutaj to jest arteria wschód-zachód, strategiczne miejsce przejścia Niemców. Oni chcieli się dostać do Śródmieścia, żeby tam zaopatrzyć swoich, którzy też siedzieli otoczeni przecież powstańcami wszędzie, prawda? Ale nie mogli i myśmy im w tym przeszkadzali. A poza tym nam chodziło o takie strategiczne punkty, jak tutaj przy Młynarskiej była barykada, która nam zapewniała działanie całe po tamtej stronie, to znaczy cmentarze, całe przedpole cmentarne i tak dalej. Tam, gdzie był trzeci obwód Armii Krajowej, żołnierze Waligury i gdzie działały różne inne oddziały poza parasolem, prawda? Więc strategicznie rzecz biorąc to było konieczne utrzymanie tu przynajmniej w miarę możliwości jak najdłużej tej trasy, żeby oni nie przeszli tego odcinka tutaj. No i rzeczywistość, strategia dowódcy naszego, Gryfa, który obejmował dwa plutony, bo i parasola i naroczy, była wyjątkowa. To był człowiek, który przyszedł do nas przed samym powstaniem do parasola. Został skierowany przez Komendę Główną Armii Krajowej i on znał się na tej robocie, jak on to nazywa, robota. Prawda? Bo on był w partyzance. Postać. Proszę? Tak, wspaniała postać i w ogóle... Tak, tak. W każdym razie on rzeczywiście działał tu bardzo dobrze. Nas podporządkowywał swojej strategii, prawda? No i dzięki temu udało nam się te cztery ataki główne odrzucić. Jeszcze w związku z pałacem Michlera, Gryf o tym nie mówi. Nie wiem, czy tendencyjnie, czy nie tendencyjnie, ale myśmy w czwórkę zrobili taką małą wycieczkę na teren obecnego szpitala na Działdowskiej. Weszliśmy tam przed samym odejściem z pałacyku Michlera, weszliśmy w czwórkę. Tam był Jaś Nadolski, Palester, Krzyś Palester, Gryf i ja. Myśmy byli z Gryfem uzbrojeni w automaty, szmajsery. Janek miał karabin, a Krzysiek miał broń krótką.
Oni zostali na dole w tej części północnej budynku, bo myśmy się dostali do budynku, a w pierwszej części tego budynku już Niemcy byli. Zajęli całe tam, tam jest basen. Wie pan, no, chyba mówi w moim wywiadzie o tym, ale proszę kontynuować. Ja mówiłem już? Nie. Gryf w moim mówił? Wywiadzie, ale to jest nigdzie jeszcze nie publikowane. Aha, rozumiem. Proszę kontynuować. No w każdym razie weszliśmy przez przebite przejście specjalnie w murze tego budynku, na schodami na górę, na trzecie piętro. Stamtąd dostaliśmy się na podstrysze. I pod stryszem przeszliśmy przez cały budynek na stronę Wolską, tutaj, bo ten budynek tak stoi czołem do Wolskiej. I stamtąd obrzuciliśmy te dwa czołgi, które nam bardzo zagrażały. No i rzeczywiście jeden z nich się zapalił, drugi zaczął, że tak powiem, uruchomił motory. Bo one tam stały i czekały tylko na rozkaz, żeby tak. Tak. Jeden się uruchomił i odjechał, a ten został na miejscu. I myśmy jeszcze Gryf, odchodząc z tego miejsca, w klatkę, pierwszą tą klatkę rzucił granaty. To były granaty Millsa, które nam zrzucili Anglicy tutaj 4 i 5 rzucali w nocy. I tymi granatami rzuciliśmy na dół tam, a tam Niemcy byli właśnie. I oni nie wiedzieli skąd, co. I zaczęli strzelać w kierunku swoich. Bo tam akurat grupa niemiecka nadchodziła. Oni sami siebie po prostu tak. No i myśmy się wycofali, stąd się wycofaliśmy. Przyszliśmy tutaj na Wolską, tutaj. Wolska 28, 30, 32. Tutaj została zorganizowana cała pierwsza kompania i został uruchomiony kontratak na barykadę zajętą już przez Niemców. Bo w międzyczasie, kiedy myśmy odeszli, to Niemcy podeszli pod barykadę i tą barykadę zajęli. Bo już tu nikogo nie było. To taki jeden element. Drugi to było 8 sierpnia, kiedy myśmy bronili cmentarz ewangelicki i Gryf został ranny. No właśnie ja jego wyciągnąłem spod obstrzału. Sanitariuszka się znalazła, do dziś nie wiadomo która. Podejrzewam, że to była Bartnikówna, magika siostra, Danusia, tak? Diana, przepraszam. I ona ze mną razem załadowała do samochodu Gryfa, zawieźliśmy go na Konwiktorską, znaczy na Bonifraterską, do szpitala polowego i tam Gryfa pod moim, że tak powiem, pistoletem, lekarz pierwszy zabieg zrobił, bo nie chciał. On miał takich tam setki ludzi. On nie wiedział, czego się dotknąć. A ja go zastawiłem, żeby przynajmniej opatrzył tą twarz, bo on by miał przestrzelone i całkowicie zniszczone uzębienie. Także to była tragedia w ogóle. No i jak już jej opatrzył, to ja wróciłem z powrotem na cmentarze. To drugi taki był wypadek. Ja byłem postrzelony 3-krotnie, a najgłówniejszy postrzał to był tutaj zniszczenie nadgarstka 13 na Starym Mieście. Jaki pan? Bo przez te Anię mówimy sobie po imieniu. Ani długo nie było. Ale jak przez rzekę ście płynęli łódką? No to on opowie. No, no nie przeszedłem, tylko przepłynąłem. Czasami wpływali nawet. 23 w nocy na 24 dostałem się do Wisły i zacząłem starać się płynąć, ale tak zimna woda była, że musiałem wyjść. No ale po zastanowieniu innego wyjścia nie ma. A Niemcy tuż, bo oni ze wszystkich stron nas ogarnęli i podchodzili już pod tą statek Bajka, ta przystań. No i miałem gips założony, taką dosyć długi tutaj, to ja sobie go skróciłem o połowę, ale to wszystko ważyło. To była waga, nie wiem jak ciężkie, ale ważyło. W wodzie oczywiście to nie miało tej wagi. Ale w każdym razie to mnie obciążało. Dopłynąłem do środka Wisły i mówię, Panie Boże, ale ja już dalej płynąć nie mogę. Ale tak machinalnie ręce tak wyciągnąłem, a tu piasek. Ja płynąłem na takiej wodzie chyba z 20-30 metrów w środku Wisły i mnie się zdawało, że ja głębiej mam pod spodem. Nie zdawałem sobie sprawy, jak to jest. I jak ja odczułem ten piasek, zerwałem się i chyba tam 40 metrów, 50, biegłem, a
cały czas Niemcy obusiecznym ogniem CKM-ów strzelali i wykańczali wszystkich płynących, którzy tam się znajdowali. Dochodziło między się, innymi ze mną wszli do wody ten... Kuszner, tak. Tak, Wiesiek i Zbyszek i Długi. I Długi wpadł do wody tak. Też razem z nimi, ale granat oni rzucili i Długi poszedł na dno, a oni dopłynęli do tych, do przęseł tego mostu i po tych przęsłach przeszli na drugą stronę, a ja przepłynąłem cały. Tak, a oni doszli. Dopłynąłem wreszcie do tego, do tej Saskiej Kępy, przebiegłem ten kawałek plaży i znalazłem się na dawnym, tym obecnie Wale Międzyszyńskim. Ale to była piaskowa droga tam wtedy, taka bita droga była. I jak się znalazłem, to wtedy granatnik rąbnął. I mnie rzuciło na dół. I proszę sobie wyobrazić, ja zjechałem po lufie armatniej na dół do działu artylerii. I straciłem przytomność. Bo mnie to wszystko później opowiadali ci żołnierze. Później się mną zajęli, dali mi świnną tuszonkę i taki stakan wódki. I ja dostałem kwawej dysenterii. No tak. 5 dni tam podobno się męczyłem, nie podobno, tylko tak było. No i przyszli żandarmi i zabrali mnie chusteczkę, w której miałem legitymację. Zawieźli mnie do Otwocka, do milicyjnego szpitala. Tam spotkałem się z Zośkowcami naszymi, z innego batalionu oczywiście. No i nam wieść poszła taka, że wywożą do Rosji. No i myśmy uciekli stamtąd. Ponieważ ja byłem na Pradze całą okupację, miałem kontakty z oficerami podległymi mojemu ojcu, bo ojciec był komendantem Pragi. Poszedłem i zapytałem, co ja mam robić? A oni mi mówią, albo idziesz do partyzantki, dajemy ci drogę, albo idziesz do Wojska Polskiego, przymusowo ochotniczo. I ja wybrałem to drugie. No i znalazłem się w Wojsku Polskim. Byłem 3 razy w czasie wojska, 3 razy aresztowany przez oficera informacji. Na różne pytania musiałem odpowiadać i tak dalej. No ale udało mi się, że tak powiem, w ten sposób, że jak wróciłem, tutaj myśmy się zatrzymali na ulicy Litewskiej, w tak zwanym domu Zakładu Sylezjanów i okazuje się, że to był zakład Sylezjanów prowadzony przez mojej żony stryja. To się później o tym dowiedziałem, ale jakie zbiegi okoliczności. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Tak. I tam byłem i tam mnie aresztowali na Płocką tutaj 13. W willi, która do dziś dnia jest w piwnicach na murowanym leżu 3,5 miesiąca. Bity z tego. No, opatrzność, no. Właśnie, ale przeszliście państwo. No to może niepotrzebnie o tym mówię, ale... Nie, trzeba, uważam, że tak. Bardzo. Natomiast ja jeszcze chciałam spytać o takich kilka szczegółów. Pamiętacie państwo wasz pobyt na Starówce? To wyście w Pałacu Krasińskich rezydowali, prawda? Tak, tak. Pamiętacie jakieś epizody stamtąd? Bo tam Ziutek przecież zginął. No właśnie, jeszcze muszę wrócić do Pałacyku Michlera. Piosenka, która została napisana. Wszyscy myślą, że Ziutek ją napisał tutaj całą. A to nie jest prawda. 2 ostatnie zwrotki zostały napisane na Starym Mieście. Czego dowodem jest, że jest wiersz, w którym się mówi o szafach i o tych strasznych nalotach tych pocisków z szaf. A szafy dopiero pierwszy raz w ogóle w powstanie 12 sierpnia zostały uruchomione na Starym Mieście. I ja pamiętam, jak Ziutek siedział w pokoiku małym w pałacyku, bo tam takie pokoiki były małe, pisał właśnie 2 zwrotki pałacyku, a później zaczął pisać przecież Czerwoną Zarazę. I właśnie tam w Pałacu Krasińskim. Myśmy stamtąd wychodzili na teren getta, na stawki. Wszelkie działania, jakie były, to były z Pałacu Krasińskich przez ogród i na teren getta. I później się rozpraszały te jednostki. Chodziły w różnych kierunkach, były ustawiane i tak dalej. I była współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami, jakie były do dyspozycji Wachnowskiego wtedy, dowódcy w Żoliborzu.
tego Starego Miasta, tak, bo on był komendantem grupy Północ tak zwanej Wachnowskiej.